wrażenia z eliminacji w Szczecinie? No, eliminacje są dopiero w fazie, powiedziałam, początkowej, bo najważniejsze jest przed nami. Za chwilę 50 osób, która została wybrana w pre-castingach przez producentów programu i choreografów, stanie przed właściwymi jurorami. Będzie mogła zaprezentować swoje umiejętności, także jeszcze na refleksję z castingu sobie zostawiam czas. Zobaczymy. Ale bardzo, bardzo mi szalenie miło nas przywitał Szczecin. Bardzo jesteśmy w ogóle zaskoczeni, bo szczerze mówiąc, no pierwszy raz jesteśmy w Szczecinie, więc nie widzieliśmy tutaj w ogóle, jaki jest odzew na nasz program. I też parę osób mówiło, że akcja plakatowa nie była już tak sprawna, jak mogłaby być. W związku z tym... No, to nie widzieliśmy i faktycznie dziki tłum ludzi, szalenie wszyscy pozytywnie nastawieni i miło i uśmiech i piękna pogoda i piękne miasto, także no, jest bardzo fajnie, strasznie miło, w ogóle się nie chce wyjeżdżać, jest fajny hotel. A proszę powiedzieć, jak pani zdaniem, czego najbardziej boją się uczestnicy? Ja myślę, że jest kilka rzeczy, z którymi uczestnik takiego castingu musi sam ze sobą troszeczkę powalczyć. To jest na pewno taki strach przed publiczną prezentacją, który myślę, że każda normalna osoba ma. To tylko osoby, które żyją może troszeczkę w nierealnym świecie, nie mają czegoś takiego jak strach przed zaprezentowaniem się, tak? Konfrontacja jednak z... No, prawdopodobnie najlepszymi specjalistami na rynku, tak? Którzy są w stanie wychwycić najmniejszy detal na tak i na nie. W związku z czym zawsze jest to, no zawsze jest taki strach przed obniżeniem poczucia własnej wartości, tak? Że wydaje mi się, że jestem niezły, wyjdę, powiedzą mi coś, będę się źle z tym czuł. Trzeba przełamać taki lęk, trzeba przełamać tremę, trzeba trafić na taką dobrą koncentrację, trzeba samemu trochę ze sobą porozmawiać i powiedzieć sobie, że to tu i teraz jest moja szansa życiowa, tak? A tak naprawdę ta droga się dopiero zaczyna. Ja też zawsze zastanawiam nad taką prawidłowością, że kręcimy tą niesamowitą radość uczestników, kiedy dostają bilet na warsztaty. I to jest naprawdę wielka radość, ponieważ spośród tysięcy ludzi to właśnie oni, jest ich niewiele, do Paryża pojecha 50 osób, do Buenos Aires 36, do Barcelony teraz też pojedzie 36 osób wybranych spośród tysięcy osób. I ta radość jest uzasadniona, jest wielka. I później ten smutek przy odpadaniu kolejnej osoby, która nie wchodzi do 16, później jeszcze większy smutek, jak się odpada już w 16, już na live'ach, w czasie tych programów, tych wielkich finałów na żywo. A tak naprawdę każdy mały kroczek, który zrobimy tutaj, to jest wielki sukces. Sukcesem jest przejść przez pierwsze sito eliminacji, czyli spośród tysięcy być wyłonionym już na scenę, żeby stanąć, zaprezentować się przed jurorami. To jest ten moment, kiedy ten występ po raz pierwszy jest kręcony, tak? Później właśnie jest później ewentualna dogrywka. Zwycięzca w tej dogrywce dostanie się na warsztaty. Później przechodzenie do kolejnego sita, które jest codziennie na tych warsztatach. W związku z czym ja myślę, że to dla ludzi, którzy dostają się do tej ostatecznej 16, to jest taka szkoła życia. I każdy z nich ma coś z tego dla siebie. I każdy z nich tak naprawdę osiąga wielki sukces. Mi to jest żal, to jest jednak trochę niesprawiedliwe przy eliminacjach, gdzie przychodzi tak strasznie dużo osób, że za każdym razem się zastanawiam, czy przypadkiem, przez przypadek, przez nieuwagę, przez zmęczenie, nie pominęliśmy jakiejś perełki w pre-castingach, gdzie ludzie wchodzą, jest ich 20, wszyscy 20 osób, wszyscy muszą zatańczyć do tej samej muzyki i czy na pewno zwracamy uwagę na właściwą osobę, może to nie jest jej dzień, tak? Może ona ma w sobie potencjał, że jednak jest we mnie taki żal, że może gdzieś po drodze marnujemy jakąś wielką nadzieję, prawda, na jakiś wielki sukces. Nie spędzę. Więc czego możemy się spodziewać po trzeciej edycji programu? Ja myślę, że jeszcze większych emocji. No, pierwsza edycja pozwoliła przełamać trochę lody, tak? Wszyscy na pierwszej edycji podchodzili trochę jak na śmierdzącego jaja, tak? Nie wiadomo, z której strony to obejść, czy to będzie dobrze smakowało, czy to jednak nie jest jakiś niewypał, jakaś znowu komercja i tak dalej. Pierwsza edycja przekonała i widzów, i ewentualnie uczestników co do tego, że to jest fair gra, że naprawdę stwarzamy niesamowite możliwości dla ludzi, którzy chcą z nich skorzystać i że można wiele osiągnąć. Zresztą tu pokazuję przykład, no, w pierwszej edycji będziemy śledzić teraz uczestników drugiej, ale no, właściwie każda osoba z pierwszej edycji gdzieś tam wyjechała, coś tam zrobiła. Nie wiem, Marysia Forisz dostała stypendium od miasta Gdańska, Natalia i Gała wyjechali na stypendium na Broadway.
Magdalena też wyjechała na tam, nawet na miesiąc, ale wyjechała na ten Broadway. Maciek Florek będzie miał teraz turnę po Stanach. Monetaria w ogóle robi furorę na Broadwayu i tak dalej, i tak dalej. Teraz zobaczymy, no myślę, że wielkie szanse na karierę i to nie chciałam zdradzać szczegółów, ale też niesamowitą ofertę dostała Kasia Kubalska, niesamowitą, jeżeli to wyjdzie, to może stać się naprawdę wielką gwiazdą światowego formatu. Artur, który będzie swoich szans szukał na Broadwayu, już fantastyczny. Kryspin, który nagle odkrył, że może ma power, chociaż myślał całe życie, że nie ma, całe życie swoje, że jest po prostu beznadziejny i do niczego. Nagle okazało się, że jest fajny i może zdobyć sobie serca ludzi. No każdy coś w tym programie wybiera. Myślę, że ja taki program tak strasznie lubię. Dziękujemy w takim razie i życzymy dalszych sukcesów.